Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Zbigniew Żurek, jestem wiceprezesem Business Center Club. Będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić dzisiejszą uroczystość. Chciałbym przede wszystkim powitać Państwa laureatów pierwszego konkursu Ambasadora Polskiej Gospodarki. To Państwa uroczystość. Polska gospodarka nie tylko nie wpada w recesję, ale jeszcze nieznacznie rośnie. To jest powód do dumy, ale też i powód do wdzięczności wobec Was. Ja po prostu nie wiem, jak Wy to robicie, że zachowujecie zdolność do generowania zysków, do utrzymania miejsc pracy, a w wielu wypadkach i do ekspansji gospodarczej. Chcę Wam za to podziękować i Wam tego pogratulować. To wszystko nie tylko pokazuje, że nieźle sobie radzimy, ale moim zdaniem to tworzy podwaliny na nasze odbicie, na nasze poszybowanie, gdy tylko kryzys się zakończy i gdy inni będą lizać rany, a my będziemy mogli wznieść się na nowy pułap. Dlatego Państwo nie tylko dajecie miejsca pracy, nie tylko pomnażacie zasoby swoich akcjonariuszy, ale także dajecie nam, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, instrumenty do skutecznego zabiegania o polskie interesy. Chciałbym jeszcze raz zadeklarować w imieniu własnym i całego ministerstwa, że jesteśmy do Państwa dyspozycji w promowaniu Polski i polskich produktów za granicą. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli nie będzie kooperacji między tymi, którzy działają za granicą w służbie dyplomatycznej, a między polską gospodarką, przedsiębiorcami, to daleko nie zajedzie. Tym większy więc ukłon i serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że ten konkurs jest symbolem, początkiem współpracy i walki o to, żeby właśnie nasze placówki zagraniczne, ludzie, którzy poświęcili się pracy promującej nasz kraj za granicą, żeby to współdziałanie między tymi placówkami a nami, biznesem, polskim biznesem, było jak najbardziej ścisłe. Za te wysiłki, za ten sposób myślenia panu ministrowi, całemu jemu, jego zespołowi serdecznie gratuluję. Państwu również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Rozpoczynamy wręczanie nagród. Kategoria eksporter to wyróżnienie dla firm promujących polską gospodarkę przede wszystkim poprzez eksport wyrobów oraz usług. Mostostal Puławy, spółka akcyjna i prezes Tadeusz Rybak. Eksport to siła napędowa polskiej gospodarki, nie tylko polskiej. Zawsze w to wierzyłem, chociaż nie ja to wymyśliłem. Mój kontakt z eksportem był, że tak powiem, trochę prywatny, bo najpierw chciałem wyjechać, żeby zarabiać pieniądze. Było to w 87 roku. Wróciłem w 89, kiedy w Polsce raczkowała gospodarka rynkowa i w niedługi czas zostałem prezesem firmy Mostostal. Wiedziałem, że muszę stworzyć również dział zagraniczny dla tej firmy, żeby mieć większe sukcesy. I tak się stało. Dzisiaj to już
ponad 10-letnia historia, można powiedzieć już tradycja eksportu dla Mostostalu Puławy. Ten dynamiczny rozwój naszych usług eksportowych został właśnie dostrzeżony i doceniony przez organizację BBC, która właśnie dzisiaj wręczyła Mostostalowi tytuł ambasadora polskiej gospodarki. Jesteśmy z tego dumni i myślę, że wykorzystamy to do dalszych działań eksportowych.